dzisiaj z nami w Ostrołęce z trzema książkami. Dwie książki poetyckie, poematy, w każdym razie formuła pojemna, więc poemat ufność, poemat objawy i tom esejów. Tak, właściwie książeczka, która jest rodzajem chyba credo czy ars poetica, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Ale na początek chciałbym Cię prosić o... Dobry wieczór, Karol. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. I dziękuję. Jestem drugi raz Twoim gościem w Ostrołęce. Jak jechałem tutaj, pomyślałem sobie, ile razy pewne okoliczności związane z literaturą przywoływały mnie do Ostrołęki. I sobie pomyślałem, że po raz pierwszy, wiesz, w Ostrołęce byłem, jak jeszcze żył Wojtek Woźniak, redaktor naczelny pracowni. I on tu robił takie festiwale. I pamiętam, na tym festiwalu spotkałem się między innymi z Józefem Kurylakiem, Krzysztofem Kajaskiem. Czy to były lata 90. Tak, tak. Spotkałem się tu z Jackiem Napiłkowskim, członkiem redakcji Nowej Okolicy Poetów. Później raz przyjechałem też do Ostrołęki, wiesz, na promocję bodajże w Centrum Kultury ostatniej pracowni, która się ukazała po śmierci Wojciecha Woźniaka. 2003 rok. No to już, ale ty jesteś, słuchaj, masz pamięć niezwykłą do faktu. I pamiętam trzeci raz, to przyjechałem na twoje właśnie zapytanie, na Kupisze Wiale. Festiwal Edwarda Kupiszewskie. Tak. Gdzie się świetnie czułem, pamiętam. Wtedy to było takie moje ostatnie, bardzo intensywne spotkanie z Jurkiem Suchankiem. Już więcej go później nie widziałem. Nam zmarł dwa lata temu. W tamtym roku Jurek Suchanek przyznał nagrodę Otoczaka Beacie Patrycji Klary. Pamiętam to. Ale ty także jesteś laureatem nagrody. Jestem laureatem. Tej powiedziałbym, ludzie mówią, wiesz, jeżeli ludzie czegoś nie rozumieją, to zawsze mówią wtedy dziwna. Nagroda dziwna. Nagroda, którą właściwie przyznaje uzurpator. Rozumiesz, bo dlaczego Jurek Suchanek? Ale ja rozumiałem Jurka. To znaczy, z tą jego nagrodą. Zresztą fantastyczny, bo ten Otoczak, ten własnymi rękami z Wisłoka, tak, wyciąga każdy kamień próbuje dopasowywać do wierszy, czy do poezji, którą chce nagrodzić, czy do autora. Połączenie tego kamienia z tym szkłem, laudację Jurka, znakomite. Jedyne przecież właściwie można powiedzieć, że można by od Jurka mogliśmy się uczyć szkoły laudacji. Bo czym jest laudacja? To jest szkoła komplementu. Ale zwróć uwagę, że my żyjemy w czasach, gdzie upadła sztuka komplementu. Ja kiedyś byłem w jakimś instytucji i powiedział, że tam mnie zaprosili z jakimś wykładem, ale powiedziałem, że ja bym chętnie zrobił wykład o sztuce komplementu. I pomyślałem sobie, wiesz, o całych wiekach poezji, która była komplementowaniem świata. Poezja komplementowała świat do pewnego czasu, gdzie kompletnie odwróciła się do niego, można powiedzieć, w jakim sensie tyłkiem, jak to nawet mówi Tadeusz Różewicz, wtedy, kiedy jestem odwrócony plecami do świata, wtedy mogę coś napisać o rzeczywistości. Czyli ta strona poezji, można powiedzieć, komplementująca świat, jej właściwie nie ma, to znaczy są jej resztki, ponieważ są resztki urody świata, a urodę się komplementuje, jak wiesz, urodę się jednak komplementuje. No ale oczywiście myśmy weszli w wiek, rozumiesz, zrelatywizowania pojęć dobra, prawdy, piękna. Dla niektórych piękno jest w brzydocie, rozumiesz, brzydocie jest piękna, najlepiej połączenia i trochę brzydoty, i trochę piękna, to jest dopiero piękne. Czyli właściwie jesteśmy dziećmi trochę XX wieku, który no powołał mnóstwo estetyk właściwie. Jesteśmy terminatorami tego wieku. Nieuchronnie. Kim? Terminatorami wieku XX. Tak mi się wydaje, że ten akt terminacji jest tutaj zasadny, prawda? To chodzi mi o coś nieuchronnego, co być może niezgodne byłoby z naszą wolą, ale to ciemność, której nie możemy wyprzeć, prawda? Którą musimy utożsamić ze sobą samymi, z nami samymi. No to powiedzieć, bo teraz pytanie, stawiamy ważne pytania, takie pytanie, wiesz, które stawiał sobie Miłosz, skąd zło, nie? To było, to już niło go z Miłoszem,
Miłosz uważał, że zło ma charakter metafizyczny. To właśnie atakuje nas jakby z zewnątrz. A Różewicz mówił prosto, nie, zło jest człowieka. I teraz, jeżeli mówisz, że musimy się oporać z ciemnością, rozumiesz? Bo jaki to problem uporać się ze światłem? Wszystko już jest z ciemności wydobyte na światło dzienne, zobiektywizowane, skatalogowane, wyświetlone i tak dalej. W jakimś sensie już obiektywne, to jest własnością wszystkich, ale zanim stało się tą własnością wszystko, ktoś to z ciemności musiał wydobyć. Ja staram się przed ciemnościami, jak stary szaman, jednak odganiać, jak to ktoś kiedyś o mnie napisał, bierze Wojtek w tej leśniczówce takiego kija, czyli tym kijem dosłownie się opędza od przeróżnych demonów, od przeróżnych ciemności, od tej żałobnej strony światła, cośmy sobie powiedzieli. Tak, bardzo przepraszam, tak, gdzieś tak. O czymś mówić. Nie, słusznie, bo też kiedy mówiłeś... To jest tylko dowód na to, ile my mamy sekal do powiedzenia. Ale niewyrażony. O tej sztuce komplementowania mówiłeś, Wojtku, wiesz, bo my przeważnie, kiedy myślimy o podobnych aktach, myślimy o sztuce pochwały, ale ta pochwała, mówiłeś o tym doświetlaniu świata, jakby sztuka polega na tym, nie prześwietlić, a pochwała kojarzy mi się z prześwietleniem. Komplement ma w sobie coś z aktu intelektualnego, komplement trzeba pojąć, zrozumieć to, co komplementowane, i komplement nie doprowadzi do prześwietlenia przedmiotu. Komplement jest rodzajem studium w przedmiocie, więc porozmawiajmy o tym, dlaczego nie powinniśmy świata wychwalać, ale komplementować, a może powinniśmy jedno razem z drugim, może sens tkwi w połączeniu obu metod, w złotym środku. Co powinniśmy zrobić ze światem, aby go unieść do góry, aby go tronizować? Zgodzę się z tobą, że poezja była tą formą, była, jest. Wszystko zależy od temperamentu poetyckiego oczywiście, podnoszeniem bytu, podniesieniem naszej istnieniowości, rozumiem, ze wszystkimi ograniczeniami, determinantami o centymetr, dwa w górę, chociaż, rozumiesz. Ale jeżeli mówisz o komplementowaniu świata, zresztą bardzo pięknie to powiedziałeś, zastanawiam się, czy akt komplementu jest jednocześnie aktem, tak? Zrozumienia obiektu komplementu, czy też najpierw musi być zrozumienie tego obiektu po to, żeby powstał komplement. Ale co powinniśmy zrobić ze światem? Nic, tylko i wyłącznie, jestem o tym przekonany, go głaskać. Już tylko to możemy zrobić. Ty możesz głaskać swoich studentów, tych biednych studentów, żeśmy o tym rozmawiali tutaj przed wejściem tutaj do tego miejsca, że jest to takie pokolenie w jakimś sensie ludzi bardzo przewrażliwionych, którzy sobie nie dają rady z istnieniem. I pomyślałem sobie, że świat trzeba głaskać, no i trzeba udobruchać zło. Tylko jak je udobruchać? Najlepiej wykwawić, ktoś by powiedział. Najlepiej wykwawić, bo zło najlepiej wykwawić, czyli walczyć właściwie mieczem z tym złem i tak dalej. Ale udobruchać zło, jak mówi Bolesław Leśmian. Udobruchać bestię. To jest bardzo ciekawe, to jest naprawdę zagadnienie metafizyczne. Ale czyli ale nie być świętym Jerzym, ale tak, też dobra. Ale świętym Franciszkiem raczej. Bardzo dobrze mówisz. Ja jestem teraz, przypomina mi się nagroda noblowska, przepraszam, przemówienie noblowskie do Karczuk. I teraz oglądam, wiesz, kolejny sezon Młodego Papieża Santoriniego, bo to jest mój taki numer jeden w filmie, powiem szczerze. Znaczy, jeśli pomyślałem, że gdzieś w filmie jest poezja, to na pewno poezja jest u Santoriniego. To jest absolutnie poeta filmu. Jednocześnie no, nieodrodny uczeń, wierny uczeń Felliniego, to w ogóle nie ma dwóch zdań. Ale tego Młodego Papieża, i oczywiście jest tam przemówienie papieża o czułości, wiesz, właśnie. I ta czułość, ta kategoria pojawia się też u Olgi Tokarczuk, ona też mówi o czułości. Ja sobie wtedy pomyślałem, Karolu, że nagle te słowo zaczyna robić karierę w internecie, w sieci i tak dalej, ale przecież ta kategoria, to jest kategoria stara jak świat. I to jest ten puls, który istnieje w każdej poezji, rozumiem. No przecież jeżeli ja znam twoją poezję, to obojętnie, co tam wyrabia z językiem i tak dalej, to takim podstawowym pulsem to jest jakaś czułość, czy próba wskrzeszania czułości ku światu. Ale widzisz, okazuje się, że
jesteś poetą stołęckim, ja gdzieś siedzę w swojej tajni w praniu i nas nikt nie słucha. Byśmy dostali Nobla i byśmy o tej czułości powiedzieli, no to może by świat tą kategorię podchwycił. A to jest, zastanawiam się, bo to jest taka jedna z kategorii poetyckich, to jest u mnie obecna od 10, 15 lat w różnych moich rozważaniach o poezji, mówienia o poezji. Na przykład Adrian Glen wydał 4 lata temu książkę pod tytułem Czułość. Czułość, książkę krytyczną, gdzie próbuje czułość wziąć jako kategorię interpretacyjną albo jako kategorię pewnego wytrycha, jakieś narzędzie krytyczne do rozpoznania czegoś w poezji i tak dalej. Także no ja mam oczywiście tego bzika na punkcie głaskania. To znaczy, napisałem ten wiersz pod tytułem właśnie Nie żałuj głaskania umierającemu. Ja bym jednak te głaskanie też na żywych przełożę. Ty jesteś dla mnie takim człowiekiem, który się bardzo delikatnie po ziemi porusza. Bo wiesz, co się stało? Co się stało z istnieniem na każdym pułapie historycznym, społecznym, politycznym, ekonomicznym? No stało się to, że my przestaliśmy ostrożnie stąpać po ziemi. Człowiek już nie stąpa po ziemi z namysłem, z uwagą, z jakąś ostrożnością, jakbyśmy się przestali wszystkiego bać. Napieramy na ziemię, nacieramy, gwałcimy, w sposób agresywnie się poruszamy. Zwróć uwagę, jak w telewizji ludzie mówią, przecież to jest nieustająca gestykulacja. Mało kto siedzi teraz w telewizji aktywny, który spokojnie ma ręce założone i jest tylko mowa. Przecież tam wszyscy chcą nam oczy wydłubać, wszyscy chcą być ekspresywni, jakby chcieli wyjść z tej kamery, z tego ekranu i nas porywać do środka. Jak to ktoś kiedyś mądry powiedział, w sypialni nigdy bym sobie nie powiesił obrazu ekspresjonistycznego. Jak to impresjonistyczny, ponieważ impresjonistyczny głaszcze mi oczy. Ekspresjonistyczny chce mi te oczy wydrapać. Czyli mam wrażenie, że żyjemy w takiej epoce bezmyślnego zupełnie, upartego i konsekwentnego naporu na świat, co kończy się, co się skończy ogromną dewastacją tego świata. Właśnie zbliżamy się do rozmowy o katastrofie, bo wydaje mi się, że to jest zasadne, ale to, o czym mówisz w kontekście tego, co widzimy za tego szklanego ekranu, telewizora, jakby widzimy ludzi gestykulujących i mówiących, to co mnie przeraża, to właściwie banalność, czy też powtarzalność, czy tautologiczność tego, że gest musi powtarzać słowo, jakby w tej powodzi, w powodzi tautologii bardzo rzadko, czasami raz na 1000 lat, przyłapuje się na czymś, co zostało powiedziane w sposób nowy, na geście, który by słowo rozdwajał, rozwarstwiał, czynił to słowo bardziej problematycznym. To mi najbardziej w świecie przeszkadza, że wszystko to, co towarzyszy naszej mowie, naszemu słowu, jest rodzajem powtórzenia, rodzi się pustka symboliczna, a żyjemy w świecie, który sobie tej pustki symbolicznej nie uzmysławia, bo to wymaga pewnego rodzaju i empatii, i wrażliwości, inteligencji, prawda? No pięknie się to sformułować o pustce symbolicznej, znaczy mam wrażenie, że weszło w opanowało świat pokolenie, które w ogóle nie czyta symboli, w ogóle nie czyta metafory, tak? Może inaczej, w ogóle nie czyta symbolicznego porządku świata. Jeżeli na przykład oglądasz fasadę katedry średniowiecznej albo katedry barokowej, na tej fasadzie jest cały program filozoficzny, światopoglądowy, ukryty w znakach i w tych wszystkich symbolach, metaforach i tak dalej. Cały program zrobiony. Oni tego nie czytają, a skoro nie czytają, to patrzą na taką fasadę, patrzą na te symbole, przepraszam bardzo, jak sroka w gnat. I właściwie tego swojego kompana albo towarzyskę tak ciągną, no chodź, no to kupa kamieni i tyle, nie? Na przykład. Ale pomyślałem sobie o dwóch takich jeżeli mówisz o geście, zwróć uwagę, ilość gestów ciągle nie jest taka duża, znaczy gwarantuję, że gestów na świecie jest znacznie mniej niż ilość zamieszkujących go ludzi, jeżeli przyjmiemy liczbę 7,5 miliarda, to nie ma 7,5 miliarda gestów, nie wiem, czy mnie rozumiesz. Zbiór gestów może, no powiedzmy, nie będzie 1000,
Czyli to jest ta powtarzalność, o której mówisz, też, rozumiem, że ludzie nie, z jednej strony jest dążenie do zindywidualizowania swojej osoby, do nieustającej ekspozycji, demonstracji własnego ja, tak? A z drugiej strony jest bezwiedne i małpie, nieustające naśladowanie siebie na poziomie jakimś biologicznym, bo gest jest poziomem gestologicznym. Teraz weź dwóch tyranów XX wieku. Z jednej strony historyczny Hitler, który właściwie, można powiedzieć, jak przemawia, to masz wrażenie, że się odgania od komarów. No to jest nieustająca właśnie gestykulacja, nie, i tak dalej. A z drugiej strony masz na wschodzie drugiego, który w ogóle jest jak mumia, który w ogóle, Stalin jak przemawia, w ogóle nie gestykuluje, zwróciłeś uwagę, trochę tam coś robi. Czyli masz dwa skrajne, powiedziałbym, skrajne przypadki tyranii. Można tyranizować milcząc, rozumiesz? I można tyranizować właśnie gestykulacjami i tak dalej. Ja o telewizji mówiłaś. Ja nie jestem zmęczony nawet tym słowem powtarzalnym, oczywistym, przewidywalnym, którym tam leci. Ja jestem zmęczony właśnie tą całą jakby gestykulacją, czyli nieustające wprowadzania świata w wiry. My musimy, to Rilke nam trochę tłumaczą, ale my, rozumiesz, im więcej się ruszamy, im więcej gwałcimy i napieramy, tu wyjmiemy jakąś własność, tam jakąś działeczkę, tam kawałek Wisły zabudujemy, tam nad jeziorem sobie domek wybudujemy, tu kawałek lasu wytniemy i tak dalej, to nieustająco wprowadzamy w ten świat w jakiś nieustający wir i w nieustający ruch, rozumiesz, ruch Samsela w Ostrołęce, być może przy dużej nadwrażliwości kasa, jestem w stanie wyczuć w praniu. Czyli, ale a generalnie, rozumiesz, cały problem też polega na tym, że no właśnie to jest u Herzoga na przykład w tym filmie Agira, Gniew Boży, ale w różnych jego filmach zawsze jest ten symbol koła, że właściwie się ciągle, wiesz, kołujemy wokół jakiegoś centrum, jakiegoś sęku. Problem jest z tym, co się okaże, jeżeli tego sęku nie będzie, nie będzie tego centrum, czy też nie ma tego sęku, nie ma tego centrum i tak dalej, i tak dalej. Co zrobić? Co zrobić, żeby uspokoić? Właśnie mówi, co mamy zrobić ze światem? Uspokoić go. A jak go uspokoić? No tylko na poziomie elementarnym, ja do ty. To znaczy, no może coś z życia. Przyjechał do mnie syn, ale tydzień temu z nim miałem rozmowę, starszy mój syn. Właśnie skończył w zeszłym roku Uniwersytet Jagielloński, bardzo się cieszę. Bardzo jakiś nietypowy kierunek z Dalekim Wschodem związany. I dzwonię do niego w poniedziałek i pytam o jego zdrowie, bo wiem, że miał kłopoty ze zdrowiem i tak dalej. I go strasznie to drażniło. I nagle powiedziałem, słuchaj, no jesteś jakoś strasznie uzdrażniony, skoro ja cię pytam z troski o zdrowie, a ty jesteś uzdrażniony, to może ja kiedy indziej zadzwonię. I on tak pomilczał chwilę, mówi, dobrze, to zadzwonię kiedy indziej. I odłożył słuchawkę. No wiesz, jeżeli ja, powiedzmy, jestem z dawnego modelu kultury, a fragmentem tego modelu kultury był autorytaryzm, autoritas, tak bym powiedział, nie? Czyli ojciec jako autorytet, powiedzmy. No to mnie to za bardzo zabolało po obecnie. Zabolało i myślałem, że zadzwoni na drugi dzień, na trzeci dzień nie zadzwonił. Ale ja się złamałem, ja zadzwoniłem do niego. Ja zadzwoniłem. I zobaczyłem u niego wspaniałe przeprosiny. Wspaniałe przeprosiny zobaczyłem, ale musiałem się zgiąć. I właśnie o to chodzi, że musimy o tym pomyśleć, że jak mamy relacje z drugim człowiekiem codziennie gdzieś na ulicy, no to musimy ciągle się łamać. Jeżeli on mnie atakuje, no to ja muszę ustąpić, ja go muszę pogłaskać, no, ja muszę udobruchać go. Te najgorsze jakieś rzeczy, które są w tym, no. Ale byłem z tego dumny. Ja znasz tą słynną przypowieść biblijną o synie marnotrawnym. Ten syn marnotrawny przychodzi, powiedziałbym skundlony światem, tak? Powiedziałbym sponiewierany przez świat. Się sam sponiewierał, świat go sponiewierał. No. I co się dzieje? Ojciec wkłada mu na rękę pierścień. No właśnie, to czego bym sobie życzył? No życzyłbym sobie jednak, powiem ci szczerze, odkupienia, gdzie Bóg, którego sobie nie jestem w stanie w ogóle wyobrazić, włoży mi na rękę pierścień.
Dziwne to wyznanie, ale tak jest. No, to przecież wiesz, że jako poeta musi się cały czas z absolutem zmagać, bo dla mnie to jest tylko te największe tajcie poezji, największe tajcie słów, tajło słów. To jest ta nieustające właściwie tajcie poety, powiedziałbym, tajcie poeci, uwięzienie świata. Trzemo te kraty, trzemo te nasze ograniczenia. O ten świat nasz materialny, fizyczny, bo chcemy zmierzyć się z tym, co nieskończone, z tym, co absolutne, z tym, co dalej, poza zasięgiem i tak dalej. Słowa mają się przebić poprzez tą skorupę świata. Przepraszam, że to zgadza się, Wojtku, a wiesz, w tej naszej wewnętrznej psychomachii walki z absolutem o to, aby nas przyjął, zagarnął, zaakceptował. Cały czas nie jesteśmy wolni od nakazu pewnej próby lirycznej. Każde, nawet najbardziej agresywne wersy naszej liryki są tym liryzmem testowane. O tym też chciałbym z tobą porozmawiać, że słowa, które dobieramy niezależnie od ich mocy, muszą przechodzić przez pewną próbę nie tylko liryzmu, ale finezyjności czy dystynkcji. Tak bym to określił, no, kiedy rozmawialiśmy o gestach. Nie chodziło mi o to, aby je reprodukować za każdym razem w oryginalny sposób, ale o to, abyśmy, tak jak język ma skończoną liczbę znaków, tak w tej skończonej liczbie gestów umieli posługiwać się nimi w sposób finezyjny. Tego bym sobie życzył od młodych ludzi, czy od ludzi po drugiej stronie szklanego ekranu. Może bardziej finezyjności niż odkrywania nowego rodzaju gestów, znaków, słów, bo my wracamy w tym momencie do języka, który jest systemem znaków, które jest przestrzenią warsztatu poety. No i tu mógłbyś tak jeszcze dodać Wittgensteina. Jeszcze dodać, że Wittgensteina, granicą mojego świata są granice języka. Tak. Tylko widzisz, jeżeli mówisz o tej urodzie języka, finezyjności języka, o pewnych jego dystynkcjach, jak bym powiedział, nawet atrybutach, to musimy wziąć pod uwagę, że my wchodzimy w jakąś epokę, powiedzmy, postpiśmienną, nie wiem, czy ty sobie zdajesz z tego sprawę. I kogo w tej sprawie, te pokolenie, które już jest właśnie w epoce postpiśmiennej i dla którego poezja w ogóle jest czymś bardzo zbędnym, bo w poezji nie ma żadnego interesu, rozumiesz, i to jest coś tak bardzo niekoniecznego i tak w ogóle coś dziwnego. I tak w ogóle coś niepragmatycznego, rozumiesz, nieempirycznego, niesprawdzalnego i w ogóle, że ja mam tu problem, znaczy mam taki problem, że, bo oni, zobacz, na przykład to, co Szymborska pisze w wierszu, pukam do drzwi kamienia, tak, no, ale kamień on nie wpuszcza, bo kamień mówi do niej, nie ma zmysłu udziału, a ona mówi, a ty nie masz mięśni i tak sobie wiesz i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie myślę, że zobacz, po co młody człowiek ma do mnie ładny list napisać, taki z finezją, jeżeli on do mnie zadzwoni komórką. Komórka jest jakby przy takim technologicznym, zastępuje list, albo SMS do mnie wyśle. A? Po co na przykład on ma mi opisać krajobraz w liście, jeżeli on mi fotkę zrobi i wrzuci w sieć, tak? Nie wiem, czy się z nią zgadza. A po co, rozumiesz, on ma czytać Tołstoja, cztery tomy wojny pokoju, albo Lampedusę. Ilgę Palino na przykład, czy Balzaka, powiedzmy, czy Goldsworthego. Tak? Po to są seriale. Seriale mu absolutnie te wszystkie opowieści, te epickie i tak dalej mu zastępuje. Czyli w związku z tym myśmy weszli w taką epokę postpisma, które niby, rozumiesz, jakby obraz zastępuje, ale jeszcze coś zastępuje. Poczucie bezpośredniego udziału. Bezpośredniego udziału. Po co ja mam czytać o imprezie? Ja pójdę w imprezę, tam będę tańczył, tam będę śpiewał z zespołem. Wyobraźmy sobie koncert. Patrz, tańczę, tak, tańczę, śpiewam, bo znam tekst. Ocieram się o inne ciała. Czuję zapach potu, zmysłów i tak dalej. Dziewczyny, prawie że półnagie, wiesz, pot, jesteśmy razem, rozumiesz, ekstaza, wszystko, Dionizję prawie że i tak dalej. Bezpośredni udział. Na co słowo w tym wszystkim? Właśnie mamy tam te gesty, mamy krzyki, mamy ekspresje i tak dalej. To wszystko daje im współczesna cywilizacja. Jak sądzisz? Ja myślę, że
Musimy zadać pytanie sobie, po pierwsze, kto jest adresatem naszych książek? Czy ci, którzy idą pomiędzy te współczesne bachanalia, pomiędzy ciała, pot, mięśnie, byli kiedykolwiek czytelnikami? Czy nie piszemy dla introwertyków, czy nie piszemy dla tych, którzy poprzez słowo chcą dostąpić pewnego rodzaju oczyszczenia, wycofania się? Może słowo ma służyć dystansowaniu, może słowo ma służyć tworzeniu pewnych progów rzeczywistości, a nie uczestniczeniu w rzeczywistości jako krwi, kości, wszystkim naraz. Może słowo sublimowało, jakby pytanie, czym jest słowo? I też pytanie o finezję, wiesz, Wojtku, czy finezja nie powinna być od nas, pisarzy, naszym darem dla świata, rodzajem listu w butelce z poprzedniej epoki, nawet jeżeli nie czytają Balzaka czy Tolstoja, czy finezja nie tyle od nich powinniśmy oczekiwać finezyjnych odpowiedzi na naszą twórczość, co my im powinniśmy te finezje niczym list z odległych czasów z butelki. Nawet jeżeli masz poczucie, że ten list jest wysłany w próżnię, nawet jeżeli masz takie poczucie, że to jest pytanie jako poeci, jako pisarze żyjemy w coraz większej próżni jednak i wiesz, że to wszystko, no bo co z tym zrobić? Bo ja rozumiem, że ryzykiem tego jest zamknięcie się w getcie, w której jakby mówimy do siebie obcymi językami, finezją, która może stać się snobizmem, rodzajem snobizmu. Z drugiej strony kiedyś finezja była cnotą, prawda? Cnotą, która nas łączyła. Czy łatwo zrezygnować z Flauberta w dzisiejszych czasach? Mm-hmm. Czy łatwo wyobrazić sobie, że... A może można tego Flauberta w jakiś sposób, nie mówię posiekać, ale podzielić na małe skrawki, kawałki, pierwiastki, tak aby stał się on pożywką dla jakiejś postmodernistycznej powieści, czegoś, co by mogło z charakterem i z klasą wrócić do tych form pojemnych, abyśmy ich ostatecznie, tych form pojemnych jednak nie opuścili. Czy może jest jakaś szansa zaadaptowania tych form na użytek czasów dzisiejszych? To jest pytanie o nadzieję. To, co możemy robić w nadziei. No pod warunkiem, że musi być jednak warunek, że my musimy zaakceptować rzeczywistość. A nie, co niestety jest w młodej poezji. Słowo nicość odmieniana na wszystkie przypadki. I właściwie ja muszę powiedzieć, że jeżeli my założymy, że wszystko zmierza ku nicości, to poezja nie ma partnera do dialogu. Ja nie wiem, czy da radę z nicością prowadzić dialog. Poezja nie ma co czuć. Wzięli dwie kategorie. Czułość, głaskanie, weźmy, padło tutaj między nami i tak dalej, i tak dalej. Seria Scanetti powiedział pięknie swoją ładnią, że właśnie powinnością każdego pisarza, ale myślę, że poety też, właśnie jakby kto wie, czy nie bardziej nawet, ale to jakby nie ma znaczenia tutaj. Wie, że to się wszystko rozmyło też, nie? Że wiesz, no nie ma czystych gatunków, nie ma czystych form, wiesz. Też eksperymentujemy z tym i tak dalej. Mamy świadomość tego, że możemy mieszać sobie znakomicie gatunki, co mi się zresztą podoba. Właśnie to jest to, co mi już mówię, w tej formie bardziej jednak pojemne. Ale żeby, wiesz, to robić, to trzeba mieć świadomość, jakie żeśmy techniki dostali od przeszłości. Bo właśnie, że poeci sięgają, uważają, że jest tylko jedno. On nie ma formy, on nie ma wyboru żadnego. Rozumiesz? On nie ma jakby żadnego wyboru. Natomiast ja, który zdobywam na siebie tradycję, bo przecież nawet jak ty prowadzisz zajęcia na uczelni, to ty im nie podasz na tacy studentom tradycji. Tego się nie da na tacy podać. Oni tego od ciebie oczekują. Ty możesz, my tą tradycję możemy tylko zdobyć dla siebie. Rozumiesz, nie? Ale nie o tym chciałem mówić. Ja chciałem mówić o tej kategorii właśnie głaskania, czułości i że nicość nie jest dla mnie partnerem. To, co powiedział właśnie Kanet, on powiedział tak, że się zadaniem każdego pisarza, ale jest to zadanie istnie nadludzkie. On ma to poczucie, że jest to zadanie istnie nadludzkie. Że jest to, że nie może strącać w nicość nawet tych, którzy chcieliby się tam znaleźć. Rozumiesz? I jeżeli my mamy dojść do jakiegoś pewnego fundamentu, co mi przyświeca i tak dalej, no to jest te nieustające odganianie się. Jakimiś wielkimi gałęziami, wielką kaneą, kijem i tak dalej. Nawet jeżeli z zewnątrz to odganianie moje może być przyjęte, że jestem wariatem leśnym,
jestem idiotą, właśnie, który walczy co, jak Don Quixote nie wiadomo z czym, że to jest za wszelką cenę odganianie od siebie, no, niezwykle zwodniczej i rodziwej twarzy współczesnej cywilizacji, która idzie pod mankę z nicością. Takie ja mam poczucie jednak, ale nie wiem jak ty. Czyli rozumiesz, jeżeli tam kwestię, którą ty stasz, finezji, dystynie, listy, to musimy mieć dialog, musimy uznać, że rzeczywistość jednak istnieje. Znaczy, że jest rzeczywiste po prostu, że jest ta rzeczywistość. No, nie będziemy teraz wchodzić, czy ją Bóg stworzył, czy ona się sama stworzyła, czy to nie chodzi o to. Dla mnie nicość nie jest partnerem po prostu, tyle. No, i będę się przy tym upierał, no, że staram się, choć wiesz, przecież ja mam mnóstwo snów, ja się budzę spocony, ja mam mnóstwo strachów, ja mam mnóstwo lęków i tak dalej, i tak dalej. Ale kultura dała mi pewne formy zachowań, mimo, rozumiesz, że od wewnątrz jesteśmy cały czas podmywani, rozumiesz, i kuszeni przez pewne rzeczy. Natomiast jedno jest pewne i to chcę ci się przyznać, jak ty, a jesteś ogromnym czytaczem, wiem. To też pod tym warunkiem jesteśmy takimi ostatnimi, wiesz, takimi mohikaninami. To znaczy, wiesz, wielki czytacz. Mi się to jest w ogóle sformułowanie podoba. Nie wiem, czy to jest moje sformułowanie, czy od kogoś wziąłem, czy od Janionowej. Ja może tak kiedyś powiedział o doktorze Szczypińskim. Nie wiem, już się to wszystko zlało. Ale należy do wielkich czytaczy. Ja też należę do wielkich czytaczy, połykaczy słów, połykaczy całych fraz, połykaczy akapitów, rozumiesz, który umie się ciągle zachwycić urodą twarzy kobiety, urodą jej gestu, urodą poruszania się. Nam wytrącono jeden atrybut kultury na pewno, znaczy tak zwaną kulturę uprzejmości. Wiesz, warto. Ja uważam, że człowiek, który jest uprzejmy, zawsze prędzej czy później, nie wiem, czy się zgodzi ze mną, wychodzi na niego, nie? Przecież można spokojnie sobie zjeść we dwójkę posiłek, a niekoniecznie, rozumiesz, siorbiąc, mlaskając przy tym posiłku, zostawiając plamy na obrusie i tak dalej. Tak można prowadzić spokojną rozmowę przy posiłku, rozumiesz, a nie skacząc sobie do gardła jak psy. Można ustąpić kobiecie w dyskusji, w dialogu, bo to jest dla mnie oznaka siły, a nie słabości. Rozumiesz, pod każdym względem, pod względem jedzenia, rozmowy, stosunku do kobiety i tak dalej, można być uprzejmym. Ja nagle zobaczyłem, że że rzeczywistości, w której się poruszam, znika uprzejmość. Znika uprzejmość PKS-a, znika uprzejmość pociąga, znika uprzejmość sklepa, instytucja publiczna i tak dalej. Nie? No jest w ludziach napastliwość ciągle. To jest, wiesz, to jest, coś się stało, coś się wydarzyło. Ja próbuję sobie z tym radzić, ale z dużym wewnętrznym wygotem. Drogi Karolu, jaśmy trochę zabnęli w jakieś takie, tego musimy przejść dzień. Tak. Myślę, że poproszę cię o wiersze, natomiast bardzo ci dziękuję za te słowa, które wydają mi się dobrą puentą w dyskusji o finezji. Bo rzeczywiście jest tak, że finezja, o której mówię, może być chyba taką pułapką narcyza, który przygląda się lustru wody. Tylko że problem współczesnego narcyza polega na tym, że my nie do końca jesteśmy świadomi, że to lustro narcyza bywa czasami lustrem, obliczem meduzy czy bazyliszka i my stopniowo kamieniejemy przed tym lustrem wody. To już nie jest wyłącznie urodziwy mężczyzna wpatrzony w lustro wody, któremu nic nie grozi. My de facto tracimy wszystkie nasze ludzkie właściwości, wierząc, że jesteśmy finezyjni czy też dystynkcyjni. Także dziękuję ci za to, bo to rzeczywiście jest zasadnicza puenta, abyśmy nie stracili z oczu człowiego, abyśmy nie urody, rozumiem, żebyśmy nie znaleźli urody tak, o człowieczeństwa, tak, ale urody też twarzy jakby człowieka. Twarz jest największą tajemnicą, mówi Tadeusz, że mieć twarz.
I zwróć uwagę, ta twarz musiała stać w centrum zainteresowania artystów. Weźmy Bacona, który nieustająco twarz zamazuje, rozumiesz, nie? Ale nawet nie to ładnie powiedzieć, ale ty powiedziałeś też o narcyzie. Wydawałoby się, ktoś by powiedział, że mity umarły. Mity nie umarły. Ja uważam, że XXI wiek absolutnie, czy już druga połowa XX wieku wskrzesiła mit narcyza. Znaczy cywilizacja zmusza jednostki, znaczy zmusza społeczeństwo i tak dalej, do bycia narcyzami. Wchodzi, obojętnie gdzie się nie pojawiasz, ciągle jesteś odbity. Mówisz, jak powiedziałeś o narcyzie, to powiedziałeś o tym źródle, czy o lustrze, którym się przegląda, ale wchodzisz do galerii, cały czas jesteś odbity. Cały czas puszcza się, sieć ciebie nieustająco odbija, rozumiesz? Ile już jest maniaków w sieci, którzy muszą sprawdzić, czy tam jest ich wizerunek i tak. Wszyscy na Facebookach swoje zdjęcia pakują. Jesteśmy multiplikowani, czyli ten mit narcyza to jest mit społecznie zmultiplikowany i na dobrą sprawę, gdybym chciał powiedzieć, że problem zachowań społecznych polega na tym, że to nie są już zachowania społeczne, są zachowania czysto narcystyczne. Bez zadania wobec drugiego człowieka, bez obowiązku wobec drugiego człowieka, bez obowiązku relacji z drugim człowiekiem, rozmowy z drugim człowiekiem. Nie, liczę się ja i moje odbicie, rozumiesz? Krótko mówiąc, przechodzę przez galerię i co mnie obchodzą te tłumy ludzi, którzy mnie omijają. Ja sam siebie obchodzę, patrząc w te aluminia różne i tak dalej, wszędzie. Wchodzę do toalety, do kibla, wszystko mnie odbija, zwróć uwagę. Krótko mówiąc, to jakby wymaga na mnie to, że jestem cały czas jakby zainteresowany samym sobą. A gdzie wtedy to, co jest dla mnie takim jakąś cechą założycielską pisarza, obserwacja. Tak Sebald, Walser cały czas chodzi na te spacery, ciągle obserwuje, cały czas obserwować. Na zewnątrz, na przykład jak patrzę też na poetów, na przykład na wywiady z poetami młodymi, podkreślam i tak dalej. Kochani młodzi poeci, wybaczcie mi, ja was nie ganię. Tylko stawiam problem, że jak wywiady są z wami, to mówicie cały czas o sobie. Mówicie o tym, jak piszecie książkę, jak ona powstawała. Przecież ja jestem trochę inteligentny, jak czytam waszą książkę, to ja wiem, jak ona powstawała. Wchodzę głęboko w jej strukturę. Nie musicie mi tego tłumaczyć. Nie musicie ciągle mówić o sobie. Bardzo jestem ciekawy, jakbyście skomentowali Pana Boga, jakbyście skomentowali kategorię prawda albo piękna, jakbyście sportretowali swoich rodziców, jakbyście sportretowali swoich pierwszych nauczycieli na przykład. Mi to zaimponowało, jak Tomasz Bułek. Nie tylko krytyk, ale dla mnie wspaniały myśliciel, który odbierał nagrodę mistrza w domu księgarza w Warszawie. To całe jego laudum, ta jego przemawa z okazji tego w ogóle go nie dotyczyła. Wiesz, o czym mówił? O ludziach, którzy mu coś dali, przekazali. I zaczął od swoich praktyk w Dzienniku Bałtyckim, rozumiesz, w Gdańsku, gdzie bardzo chciał pisać o sporcie. Ale przypadkowo napisał jakąś recenzję teatralną i tak dalej. I od razu tam zwrócono uwagę, że to jest dobra recenzja. I pokazał, że jakiś dziennikarz, tego nikt dzisiaj nie zna, żadne jego nazwisko. I tak Tomek Bułek pamięta. I Tomek Bułek mówi, ja taką i taką uwagę zapamiętałem i ta uwaga ustawiła mnie na całe życie. To znaczy sprawiła, że jestem dzisiaj tym, kim jestem, a redakcja to posuwęcza mi mistrza. Rozumiesz, że tak mówiliśmy o tych dganiach, o tych ruchach, że ile rzeczy nas po prostu jakoś ustawia. I to jest wielkie szapoba dla mistrza Tomasza Bułka, który cały czas mówi o zewnętrzności, o wielkiej zewnętrzności, a nie jest właśnie skupiony na tym swoim małym zapatrzeniu w samego siebie, tak bym to określił. Poza tym to nudne, no, bez przerwy o sobie gadać, nie? Rozumiesz, ja rozmawiam z tobą, jesteś ty, jestem ja i między ty i mną wyłania się dopiero myśl. Zobacz, jak to łapiemy ładnie. Nie? Teraz właściwie powinniśmy powstać i sobie pójść, wiesz, na porządną kawę albo na nawie się przejść i dopiero zacząć rozmawiać. Nie? Tak, tak.
Tak, dobrze. Najpiękniejsze rzeczy się właśnie wiesz, dzieją w tym wstępie do rozmowy, które dla mnie jest to pewien rodzaj wstępu do rozmowy, bo przed nami kolejne spotkanie. Wojtku, pustynia rośnie, biada w kim się zjawi. Ten cytat z niczego. Przypomniał mi się, kiedy mówiłeś o tych lustrzanych galeriach, w których się znajdujemy, toaletach, w których odbijamy wyłącznie własne odbicie. Wiesz, mi się przypomniał Crystal Palace, który nazywano dziełem The Man of 1851. Wiktoriani byli bardzo z tego pałacu kryształowego dumni. A Dostojewski wybiegł przerażony, z jakimś wewnętrznym skowytem. Po prostu dla niego ta katedra, świecka katedra, która unosiła się kilka metrów nad ziemią, była właśnie tym szczytem egoizmu egzystencjalnego. Więc wydaje mi się, że ten cytat z niczego, który otwiera, proszę Państwa, tomik objawy, warto to przywołać. Ta pustynia rodzi się w Tobie. Ta pustynia rodzi się w tych zlustrzonych ścianach galerii handlowych. Nieraz dla mnie bycie w galerii handlowej jest doświadczeniem niemalże transgresyjnym, poetyckim. Zadaję sobie pytanie, jak opisać rzeczywistość, którą tu spostrzegam? Jak zamknąć się w galerii? Co byłoby zupełną odwrotnością zamknięcia się w katedrze, aby napisać poemat. Tak. Ale to też jest prawda pewnego ludzkiego doświadczenia, którą należy opisać. Poza tym, że szukamy drogi ku górze, istotne jest dla nas także wstąpienie do piekieł. I ta galeria jest czymś w rodzaju może nie piekła, może zamku z lodu świata, w którym rodzi się pustynia w nas samych. Ja wiele razy sobie zadawałem w różnych warszawskich galeriach pytanie, jak dokonać jakiejś poetyckiej abstrakcji rzeczywistości, którą tu postrzegam. Jest tak rozmigotana, rozedrgana, jest tak trywialna. Można powiedzieć, że jeśli cokolwiek symbolicznego, chociaż na moment rodzi się w tej przestrzeni, zostaje natychmiast rozbite, unicestwione, rozproszkowane. Setki bezmyślnych istot, które ten symbol rozbijają na kawałki. A jednak to się domaga opisu. To jest świat jakby perpetuum mobile, rodzącej się i umierającej pustki symbolicznej, o której mówiliśmy już dzisiaj. A to jest zadaniem poetyckim, może nie tylko dla mnie, może dla pisarzy mojego pokolenia. Ten świat galerii, tak jak świat katedry, piekło i niebo. Norwid mówił w Rzeczy o wolności słowa, chcę spisać poemat na planie katedry. To jest Za chwilę będziemy rozmawiali o twoich poematach, więc o tym, co jest do spisania w tej rzeczywistości, w której tkwimy. Co jest nieopisywalne, co jest nieopisywane. Do czego nie powinniśmy się zniżać, nie potrafię tego określić. Czego nie powinniśmy opisywać, aby... A nie uważasz, że zostało wszystko już właśnie opisane? Że mam taki problem, na przykład dobrze, z Andrzejem Strumiłą, znanym tobie artystą, w Maćkowej Rudzie, myśmy rozmawiali i tak dalej. W jednym sztuce współczesnej. I on mówi, no wiesz, doszła dna, dobiła. Znaczy ja uważam, że powiedz mi, czy żyjemy w świecie, to może teraz ty byś mi na pytanie odpowiedział, czy żyjemy w świecie tabu? Czy są jeszcze jakieś tabu, które właściwie, powiedz mi, nie poddane zostały jednak dekonstrukcji? Czy są jeszcze jakieś tabu? Wydaje mi się, że jedyne tabu, jakie istnieją, to jest moje przekonanie. To są tabu czyjegoś osobistego, indywidualnego świata. Jeżeli tylko istnieje czyjeś autentyczne przeżycie, poeta, który potrafi je wysłowić, te tabu stają się częścią, przełamane tabu stają się częścią doświadczenia powszechnego. Natomiast ja nie widzę w kulturze ani w cywilizacji tabu, które nie zostałoby opowiedziane. Jeżeli istnieją jeszcze jakieś tabu, to są w doświadczeniu osobistym. Ktoś jest w stanie tak bardzo transcendować poza siebie, przekroczyć własne granice, aby opowiedzieć to tabu w sposób tak dojmujący, że stanie się częścią szerszego doświadczenia. To wzbogaci ten świat, przeżyć tragedii, dramatów, ale tylko na tym planie. Wierzę, że istnieją, ale nie na tym progu, na którym jeszcze 100 lat temu tabu poszukiwaliśmy. No w jakimś sensie, że człowiek od pasa w dół, człowiek od pasa w górę, na dobrą sprawę jest opisany. Te najbardziej kosmiczne dystanse między biologią a teologią, kiedy w jednym człowieku zderzają się ze sobą sakrum i profanum naraz, to jest cały czas prawda pewnego doświadczenia, które cały czas, wydaje mi się,
na nowo może być opowiedziane i to zależy od sił wyobraźni, od sił symbolicznych danego człowieka, który wypracuje w sobie wrażliwość, bądź rozjątrzy tę wrażliwość do tego stopnia, że będzie w stanie to opowiedzieć w sposób porażający. Ale to są tylko egzemplarze, przykłady, tabu jako pewna rzeczywistość powszechna. Chyba wiele rzeczy już powiedzieliśmy. Chyba wiele rzeczy już zostało powiedziane. A wiesz, bo wydaje mi się, ludziom się zawsze wydawało, że namacalnych czynów, czy namacalnych wyjw, któreśmy zrobili w ciele świata i tak dalej, że tego rzeczy nie można cofnąć, ale słowo zawsze można cofnąć. No, nie ma powiedzieć, nie ma bardziej fałszywego przekonania, że słowo można cofnąć. Słowa nie da rady się cofnąć. Nie da rady cofnąć. Także jestem o tym przekonany. Natomiast to jest to, co powiedział Aleksander Watt, że współczesnemu poecie w dużej mierze zostały w eksploatacji tylko te najgłębsze pokłady ciemności. I musi być, i teraz słuchaj, no jeżeli, zobacz, jeżeli plajtują kopalnie, bo musimy sobie to materialnie wyobrazić, plajtują kopalnie, mało tego, złoża się kończą, człowiek coraz głębiej wchodzi w ziemię i tak dalej, czyli trzeba naprawdę nie byle jakiego pływaka, nie byle jakiego nurka, który wchodzi w te ciemności, które nie są ciemnościami wyeksploatowanymi. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to na tym polega rzecz. Czy, może inaczej, czy ciemności jeszcze coś kryją? Czy ciemności jeszcze coś kryją? Jeżeli myśmy, kurczę, świat bardzo zracjonalizowali, przyznasz, no świat jest odczarowany. Odczarowany. Wiesz, ja żyję trochę w lesie i zawsze zastanawiałem się, skąd u tych ludziach, którzy mieszkali z daleka od wielkich sady, od miast można powiedzieć, nie? Skąd brała się ich ta wyobraźnia tych wszystkich różnych zjaw, potworów, czemu zaludniali świat, może nie, zaludniali świat potworami, jakimiś hybrydami, jakimiś dziwnymi istnieniami, tak? Nieboszczykami i tak dalej, dlaczego to robili? No bo żyli w mroku. W tym sensie, rozumiesz, jak ja wychodzę, może dobrze, może inaczej, nie ma w mieście mroku, nie ma. Jan Parandowski jeszcze mówi, już wtedy powiedział, w mieście nie ma prawdziwego mroku, ja nawet jak do Stołęki przyjeżdżam, rozumiesz, albo od strony Warszawy, albo od strony Mazur, to już na 5 kilometrów widzę wielką łunę nad Ostołęką, nie ma mroku, takiego, wiesz, gęstego mroku, rzeczywiście widzisz na odległość pół metra, a dalej są wielkie. I nie ma też prawdziwej ciszy już. To są jakby dwie takie podstawowe rzeczy. Jeżeli tego mroku nie ma, to nie ma też tych stworów. Widziała oko ludzkie, wiesz, to co Rymkiewicz cały czas pisze. No, działy się te dziwne rzeczy w tej śwideliance, czy nie działy, czy Mickiewicz to widział, czy nie widział, i tak dalej, rozumiesz? I nagle zrozumiałem, kiedy w puszczę widzę, wychodzę o mroku, a mam ciągle ten przywilej, znaleźć się w mroku, jakby w puszczy, to ile ja widziadeł tam widzę, przeróżnych, rozumiesz, zwit, powidoków i tak dalej, i ci ludzie z takiego lasu przychodzili do tych chałów, które były oświetlone łuczywem albo lampą naftową i tak dalej, mówi, widziałem, moje oko nie kłamie, widziałem, ja też widziałem, rozumiesz to? Czyli w związku z tym pytam, czy są jeszcze mroki, są jeszcze ciemności, które rzeczywiście można głęboko zanurkować, i wynieś stamtąd nadzieję ludziom, to co ty mówisz. Stamtąd wynieś ludziom nową nadzieję. Bo co to jest poeta? Poeta to jest ten, który udaje się na tarło słów. Gdzie się tarło rybio, rozumiesz, odbywa? Na największych głębinach. Zgodzisz się ze mną. Ale chcę ci też jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że bardzo daleko żeśmy weszli. Znaczy, człowiek wpakował wszędzie swoje sondy. Wpakowaliśmy sondy na Marsa, nie ma tam nic. Wpakowaliśmy na Księżyc, nie ma tam nic, rozumiesz. Głęboko wydrenowaliśmy Ziemię. Drenujemy, trujemy ją i nieustająco drenujemy. Mogę sobie wyobrazić przyszłość globu ziemskiego, że to będzie właściwie taka wielkie wzgórze czaszki z otworami, gdzie będzie już, że nie będzie już nic.
przecież jadę z taką troską, to Jarosław Iwaszkiewicz, jeden z moich ulubionych pisarzy, poetów zresztą, który zawsze mówił, Polacy chyba nie znoszą drzew, nie mamy szacunku do starych drzew, jadę do ciebie i widzę, jak te drzewa z poboczy są ścinane. Chcę ci powiedzieć, jak są eksploatowane lasy polskie, są w sposób, to jest wielkie devastatio, które się odbywa. Na czym polega te devastatio? To jest te kawkowski samsa, który rano się budzi robakiem. Jeżeli ja jestem w puszczy i jeszcze pewnego dnia byłem w jakimś kwartale leśnym, ja się na drugi dzień budzę, idę i tego kwartału leśnego nie ma. Jedna noc wystarczyła. Jedna noc wystarczyła, żeby tego nie ma. Ja, który nie błądzę w lesie, dlatego, że on jest mroczny, że on jest niedostępny, że on ma jakieś mateczniki, tajne przejścia, którzy tylko jacyś wspaniali tropiciele znają. Ja błądzę w lesie, dlatego, że go ubywa. Zlikwidowano mi kolejny dukt, zlikwidowano mi kolejne skrzyżowanie w lesie, zlikwidowano mi kolejne drzewo, które mnie orientowało na tą albo na drugą stronę. Rozumiesz? Błądzę wtedy, kiedy mój las staje się pustynią. Problem polega na tym, rozumiesz, że nie błądzimy w lesie, nawet nie błądzimy w mieście. Będziemy błądzili dopiero na pustyniach, które sobie zafundujemy. No ale dobrze, nie o tym chciałem. Dla mnie jest to ważne. Ważne i co jest jeszcze takim ważnym aspektem w naszej kulturze? Brak szacunku w ogóle dla starości. To jest w ogóle, rozumiesz, my nie reperujemy. My nie próbujemy konserwować. My nie próbujemy przywracać czegoś do życia, czyli wskrzeszać. To jest bardzo ważna relacja między człowiekiem a rzeczą, między człowiekiem a przedmiotem, tak? Po co mamy reperować swoje małżeństwa? Ona partnera zmieni, on partnerkę zmieni i już. Wszystko wymieniamy. Wszystko się da wymienić, rozumiesz? A jak się da wymieniać, to jak my mamy mieć szacunek do starego okna, do starych drzwi? A po co ja mam stare drzwi? Ja sobie zakupię za 500, 1500, zaraz przywiozą, jeszcze mi wmontują i tak dalej, i tak dalej. Będę miał nowe. Ale nikt nie wie, jak pięknie wygląda moja relacja z tymi starymi drzwiami, gdzie ja dwoma rękami, ludzie nie wiedzą powoli, po co mają ręce, już wiesz. Coraz więcej delikatnych rąk wśród tych 7 miliardów, pamiętaj. Które w ogóle nie mają kontaktu z ziemią. Nie o tym chciałem mówić. I teraz ta relacja, że ty te drzwi stare przywracasz do świetności, wskrzeszasz je i tak dalej. Po pierwsze, twoje więzi z tymi drzwiami są już zupełnie, mają inny charakter, powiedziałbym, prawie że artystyczny, prawie że magiczny. A po drugie, no nabierasz do tego jakiegoś innego stosunku. I teraz pomyśl sobie, że tak jak traktujemy rzeczy i przedmioty, że one nie są do naprawy, one są do wymiany, te traktowanie przechodzi na ludzi. To przechodzi naszą etyczność, na nasze relacje z ludźmi. A po co mi stary człowiek? Ja sobie mówię na nowego. Starych trzeba zepchnąć znowu, gdzieś daleko, najlepiej, żeby nie byli widzieni na ulicach i tak dalej, tak? Wiesz, ja jestem z modelu kultury, gdzie starość była autorytetem, już o tym mówiłem. Znaczy, oni sprzedawali nam swoje doświadczenia, ale teraz nie oni sprzedają doświadczenie, tak? Tylko wielkie korporacje, tak? Które wynajdują pewne filozofie, sposób bycia, sposób istnienia. Jak tak będziesz żył, to będziesz szczęśliwy, jak tak będziesz nie żył, to będziesz szczęśliwy i tak dalej. Nie oni. No i technologie nam dają szczęście, tak? Musiał być ten tata kiedyś, który powiedział synu, no to cię wezmę do tego burdelu jednak, no musisz zaznać tej inicjacji, no burdel to właściwie w społeczeństwie mieszczańskim forma inicjacji jednak, jakby nie było, ta najbardziej pierwotna. A teraz kto ci inicjuje? Maszyny, maszynicy, tak? Internet ci inicjuje, no, czyli coś bezosobowego. I teraz mówiłeś o tak zwanych właśnie atrybutach, dystyncjach i tak dalej. My musimy światu przywrócić przede wszystkim osobę ludzką i rozumienie osobą ludzkim, ponieważ to co my wchodzimy teraz w pewien ogromny, nawet to nie jest już trend cywilizacyjny, to jest wielki, wiesz, wielki, powiedziałbym, wielki cywilizacyjny krążownik i tak dalej, tak zwanego depersonalizacji świata i stworzenie świata bezosobowego. Czyli jeżeli ja się dowiaduję, że na targach książki w Krakowie
w tamtym roku była promocja wspaniałej maszyny do pisania recenzji. Czyli maszyna nam już pisze recenzję, rozumiesz? Co wydawałoby się, że litera jest podszyta literą duchowości człowieka. Moją osobistą duchowość teraz maszyna zrecenzuje, moją duszę, tak, bo moja książka jest kroniką mojej duszy, nie mogę sobie tego wyobrazić. A jednak, a wyobraź sobie domy starców w Japonii, wyobraź sobie, że tam już nie ma prawie że personelu ludzkiego, tam są same roboty, rozumiesz, tak zwane pluszaki. Ale to są roboty, zdalnie sterowane i ci biedni staruszkowie do tych pluszaków tam, jakiś krasnali, nie krasnali, wróżek, nie wróżek, się przytulają, rozumiesz, i tak dalej. Czyli idzie, tak, czy w Japonii na przykład mamy hotele, które już prawie, że nie mają, no jakby to powiedzieć, tego personelu, tak, który obsługuje hotel. Czy to nie jest wspaniałe, rozumiesz, wrócić do hotelu po jednej setce, rozumiesz, i zagadać parę słów z recepcjonistką, tak? Albo na drugi dzień się, wiesz, obudzić, rozumiesz, i pójść, rozumiesz, na śniadanie, gdzie są inni ludzie, popatrzeć, uśmiechnąć się do nich. Tak. A tu się nagle okazuje, że z życia społecznego mamy wybieranych ludzi i podstawianych w miejsce ludzi roboty. I dlatego, moim zdaniem, ze służby wobec człowieka zwolniła się też medycyna. Znaczy przychodzić do lekarza, a lekarz mówi, nie, to za mnie załatwi maszyna. Nie, proszę pana, ja panu nic nie powiem na pana pańskiego zdrowia. Ja najpierw muszę mieć wyniki. I cię w taką rurę wsadzą, albo taką rurę ci zapakują i tak dalej. Maszyna ma podjąć właściwie decyzję o twoim zdrowiu. Czyli krótko mówiąc, myśmy siebie, nasze wizje, nasze proroctwa, nasze marzenia, nasze sny, nasze nadzieje, rozumiesz, żeśmy powierzyli maszyną. Maszyny mają o tym rozstrzygać. Czyli to jest też wielki problem, rozumiesz, dla poezji. No maszyna będzie ciebie czytała, no mogę sobie ten świat jednak wyobrazić. To Gottfried Benn mówi. Tak. Gottfried Benn, który, jakby ci to powiedzieć, no on jakby przewraca najstarszy mit ludzkości, czyli człowiek jako korona stworzenia. Mówi, nie Benn, maszyna najprawdopodobniej będzie koroną stworzenia. I już będziemy coraz więcej ludzi na ulicy widzieli, tak? Już to widzimy, którzy nie gadają jeden z drugim. Każdy gada z maszyną. To jest dla mnie niesamowite uczucie, jak ja widzę ludzie, którzy chodzą na ulicę i gadają z sobą. Ja wiem, że oni tu mają te słuchaweczki i z kimś tam przez ten iPhone gadają, ale można powiedzieć społeczeństwo wariatów, nie? Tylko to chciałem ci właśnie powiedzieć, że zobaczymy to, to już się zaczęło, a więc szczególnie płeć żeńska sobie różne rzeczy nieustająco wymienia, tak? Cała transplantologia oczywiście i w ogóle, no ważna, przedłuża życie, życie jest skarbem, życie jest najważniejsze, życie jest cudem. To już też są sentymentalne banały, ponieważ co mi z tego, co nam, kochani, po życiu, jeżeli kurczę, w wieku 40-50 lat stajemy się truposzami, stajemy się umarłymi za życia, stajemy się jakimiś automatami, właśnie to, co ty mówisz, bez czucia, bez niczego i tak dalej, i tak dalej. Co po takim życiu? Życie żywych trupów? No w porządku. No w każdym bądź razie Benn mówi tak, że korona stworzenia będzie najprawdopodobniej maszyna, jakoś ten wymarzony elektroniczny mózg, coś tego, ale już kobiety sobie na razie cieleśnie różne rzeczy wymieniają, ale już coraz bardziej będziemy widzieć ludzi z idealnymi protezami. Z idealnymi protezami. Z całymi elementami, bo wewnątrz już się wymieniamy, tak, mamy endoprotezy różne i tak dalej, ale przyjdzie czas na zewnątrz, rękę nam dorobią, nogi nam dorobią i tak dalej. I będziemy właśnie pół ludźmi, pół maszynami. No. I co mnie właśnie, ja nie skończyłem sprawy Iwaszkiewicza właśnie, że w tym wszystkim zwróć uwagę, że to co ja chodzę po lesie i ten las, tu już nie ma matecznika, żeby było jasno, natura już nie ma matecznika. Myśmy wpakowali te sondy, myśmy zniszczyli mateczniki, z tych mateczników zwierzęta się rozbiegły po całym świecie. No i właśnie to, co się odbywa, to są wielkie, właśnie jatka zwierząt na naszych oczach się odbywa i odbywa się na naszych oczach wielkie obozy koncentracyjne dla zwierząt. Myśmy się niby wyzwolili z naszych obozów koncentracyjnych, aleśmy w nie wpakowali tego, ale to nie o to chodzi. Mnie rzecz polega, że jakoś nie mamy w ogóle szacunku do przyrody, z której żeśmy jakby wyszli i nie mamy szacunku do starych drzew. Rozmawiam z leśniczym i tak dalej, mówi, panie Wojtku, co pan te stare drzewa? Mówi, stare drzewa są jak stare kobiety, mówi. Mówię, och, mówię, leśnik humanista się odezwał, nie?
Co pomyślałem, że nie ma piękniejszego obrazu niż stare drzewo 300-letnie. Popatrz na dąb, jaka rzeźba. Jaka rzeźba, tylko na, że można na to patrzeć, rozumiesz? Na drzewa, na stare drzewa, jak na dzieła sztuki prawie można patrzeć, rozumiesz? I tej takiej estetycznej stronie natury jestem z dnia na dzień pozbawiany. Bernhard Thomas wprost pyta i mówi, natura nie istnieje. Przestała nawet istnieć natura. Gdybym cię dzisiaj wziął i zaprowadził do Puszczy Piskiej, byś zobaczył, że została już tylko w nazwie. Jestem przerażony, jakie wielkie dewastatio się odbywa w miejscu, gdzie nastałem 23 lata temu i to miejsce już mi w ogóle nie przypomina. Tylko 20 lat. Co to jest 20 lat? To jest nic. I to jest te słynne słowa Simone Weil, którymi się tak często lubią Miłosz cytować i posługiwać, skąd przyjdzie do nas ludzi ocalenie, tak? Z przeszłości, jeśli kochamy, ją kochamy. Skąd przyjdzie do nas ocalenie, do nas, którzyśmy zdewastowali i zniszczyli ziemię? I odpowiedź, z przeszłości, jeśli ją kochamy. I twój Dostojewski, na tym się też często powołujesz i tak dalej, i tak dalej. Co ocali piękno? Co ocali świat? Co ocali świat? Piękno. Ale skąd to piękno? Jeżeli my jesteśmy piewcami, ja uważam, że jeszcze jestem piewcą, no, nazwijmy to, jak ty to powiedziałeś, pochwała, komplement, żeśmy uznali, no to słowo być piewcą, to jakby do tej rodziny trochę należy. Jestem piewcą, resztę kulony świat. Świata zinstruktualizowanego. Stosunek, twój stosunek do drzwi, to, że należy je objąć własnymi rękami, należy też do rzeczy, do przedmiotu. Do przedmiotu, żeby zrozumieć ten przedmiot, trzeba też dużo błędnych, ja bym to nazwał taką metodą prób i błędów, jakby rozeznać się po omacu w ciemności tego przedmiotu, mieć czas, aby ciemność przedmiotu pojąć. To jest strasznie ważne moim zdaniem, bo oczywiście przejawia się to w ciemności osoby ludzkiej, aby zrozumieć ciemność osoby, ale też i w ciemności słowa. To, co wydaje mi się strasznie ważne we współczesnych wierszach, to, że my je tniemy, my je wymieniamy jak silnik, podrasowujemy, wycinamy tę zwrotkę, można wstawić inną, lepszą, mocniejszą. Komputer nam w tym pomaga. Chcę ci powiedzieć, nie nam. Nie ma rękopisów. Nie ma rękopisów, nie ma listów. Nie ma tej metody grupy błędów. I ja niestety, jak biorę wieś do ręki, chcę ci powiedzieć, pierwsza moja żarówka, niezwykle istotny problem, na ile maszyny będą mogły pisać książki na przykład. Ale pierze, czy mnie poeta, czy autor, poeta tak szafujemy, autor tomiku i tak dalej, na ile mnie oszukuje. Czyli zobacz, a ja piszę książkę pod tytułem Ufność. Tak. I zobacz, jak ta ufność jest nieustająco podmywanie. I tak mówię, na ile mówię, ten wers jego, wers wychodzi z najgłębszej istoty, z organiczności jego. Rozumiesz? A na ile, rozumiesz, ten wers jakby kombinuje enter, kliknięcia, jest skalkulowany, wykombinowany, bo tak ładniej, tak gorzej wygląda i tak dalej. Wielki problem, nie? Przyznaj, nie? No powiedz, czy Mickiewicz takie, czyli, ale i teraz zwróć uwagę, co jeszcze jest ciekawego? Wkład w pracy w materię, powiedziałeś słowo, tu gdzieś pisze słowko, w swoim tym słowo przychodzi do nas na cienkich łapkach w ciemności, nie? Rozumiem. I teraz, ale i teraz zwróć uwagę, te słowo przychodzi, ale ty jednak odbywasz z nim walkę Jakuba z aniołem, rozumiesz? I jest taka trochę sytuacja, że ja miałem wrażenie, że pisarze, nasi poprzednicy, ci XIX-wieczni jeszcze, ale i początku XX wieku, oni wiedzieli, co to jest materia słowa, co to jest opór słowa, co to jest cyzelatorstwo. I oni rzeczywiście akt pisania mieli prawo odczuwać fizycznie. Fizycznie, wyobraź sobie naszego Mickiewicza, po pierwsze, rozumiesz, niedogrzane te pokoje hotelowe, te kamienice i tak dalej. Szkorbut. Szkorbut. Oni są czuć, jest zimno, rozumiesz, jak to powiedział Voltaire. Nie należy pisać, jeżeli ma się zimne nogi. Należy pisać, kiedy ma się ciepłe nogi, żeby był odpowiedni przepływ krwi przez tego. Dlatego, żeby był ten przypływ krwi, to Rilke też, rozumiesz, jeździł z tym swoim
jak to takim, no nie tabletem, jakby to powiedzieć, jak to się nazywało, tą małą trybunką taką i tak dalej. On na stojąco rękę pisał, rozumiem, że był ten odpowiedni przepływ i tak. No w każdym razie takie odczucie fizyczności pisania, że to jest ciężka fizyczna robota, tak? I sobie teraz wyobraź sobie, nie dość, że kontakt z ziemią, jak u Arteusza. Tak? Żebyś wiedział. Myślę, że to jest alchemia. Parandowski miał rację. Tak. I te łapy, rozumiesz, ich skostniały, bo nie mieli centralnego ogrzewania. To była, słuchaj, mało tego, te piórogęsie, ten atrament, który im się lał po rękach. Kleksy, nie kleksy. Po czym poznałeś pisarza? Po łapach. A teraz poznasz pisarza po łapie? Nie poznasz pisarza po łapie. A w ogóle poznasz pisarza? Niezwykle ciekawa. Ciekawe, że po rękach mogłem poznać to, co pisze. Gałczyński, rozumiem, Kończyniowe, wielki poemat, podkreślam. Zaczął go pisać i skończył w peanie. Wylatuje, rozumiesz, na dziedzińczyk, złapać światło i tak dalej. Szczęśliwy, prawie tańczy. Ja wtedy wiem, że z największych głębi poemat musiał powstać, jak poeta tańczy, rozumiesz. I mówi, potrząsa tym Stanisławem Popowskim, myśli, panie Stanisławie, skończyłem poemat. Mówi, tyle trudu, tyle źle. I ten biedny Stanisław, który idzie tam do tych swoich kumplosi, rozumiesz, do tych, no i mówi, słuchaj, ten i teraz Warszawa, jakieś niestworzone rzeczy, gada. Mówi, siedzi całymi dniami przy tym biurku, coś tam skrobie. Ja tu wyciąłem dzisiaj jeden, jutro drugi kwartał lasu. To jest robota! Ale mylił się, ponieważ rzeczywiście Gałczyński miał to poczucie fizyczności pisania. Leśniczyna, Maria Popowska, matka Stanisława Popowskiego i tak dalej, wspomina, że Gałczyński bardzo wcześnie rano wstawał, razem z ptakami. Piąta rano, już Gałczyński wchodził do kuchni, ona ma jakąś kawę z Bożą Opalę, siadał i pisał. Mówi, ale mówi tak dużo, duże litery stawiał, mówi, tak, mówi, tej kajtki mu na niewiele starczało, mówi, i więcej, mówi, miał, niż zostawiał. A ja to paliłam. Ja się cieszyłam, bo miałam, mówi, rozpałkę. Straszne. Straszne, tak. Straszne i niestraszne, ale rozumiesz, no ona miała rozpałkę. Ale powiedz mi, czy to nie było coś fantastycznego? Ten siada do tej roboty, a jej zadaniem jest rozpalić w piecu, tak, żeby on miał ciepło, między innymi, no i żeby zacząć gotowanie strawy, rozumiesz, i tak dalej, i tak dalej. Jaka piękna, jakaś taka, wiesz, synergia, ale ja próbuję powiedzieć o tym fizycznym akcie pisania, że pisarz 100 lat temu, a my przy tych naszych laptopach, komputerkach, to naprawdę jesteśmy wymoczkami. I mamy jakby zupełnie inny stosunek do pisania i nie rozumiemy tej fizycznej roboty, ciężkiej roboty, którą oni naprawdę wykonywali. Ten Balzak, rozumiesz, który od tych dłużników uciekał, rozumiesz, przed tymi kobietami, rozumiesz, uciekał i tak, w wiązku pracował w nocy. Ile tych kaw musiał wypić, ile Gałczyński papierochów spalił, palił do końca życia, rozumiesz. To wszystko był jakiś trud. Czyli jednej strony, wiesz, wyrzucałem coś ze swego organizmu, a jednocześnie go zatruwałem kawą, papierochami, alkoholem, bo to trzeba odreagować. Znaczy wielkie napięcie twórcze, moim zdaniem, trzeba jakoś odreagowywać. Formy odreagowywania są różne. Ta najmniej niewinna to taniec. Także, czyli to jest też dla mnie ważne. I teraz wchodzimy w tą maszynę właśnie, która ustawia nam wersyfikację i tak dalej. I tu mam problem. Tu jest jeszcze jedna istotna rzecz, bo nie mógłbym sobie darować, żeby o tym nie wspomnieć, bo to, co zatraciliśmy, też związane jest z tym takim źle pojętym, perfekcjonistycznym etosem współczesnego poety, że musi być jak najlepiej, jak najefektowniej, najlepiej zwieńczony efektowną puentą. Mi się wydaje, Wojtku, że my zapomnieliśmy, jak się psuje utwór, jak się załamuje utwór, a następnie podźwiga go z powrotem do wielkości. Największe utwory to są te pełne rysów, szczelin, gdzie widać nieporadność nawet. Zamierzoną niepojadność. Uśmiercić, tak. Aby niemalże podciąć mu żyły, aby następnie wskrzesić go na naszych oczach. I tego rodzaju wirtuozerstwa już nie mamy. Jak nazwać ten stosunek do dzieła? Bo on jest pełny miłości. To wcale nie jest przejaw okrucieństwa wobec utworu. Jeżeli twierdzi, że jednak pisarstwu jednak powinno nieustająco towarzyszyć forma zadziwienia, nie tylko forma zgnuśnienia,
nie tylko taka forma pewnej rozpaczy, choć rozpacz jest tym uczuciem, które skłania nas do poszukiwania prawdy, na pewno, wiesz, także, ale jakiegoś cudownego, no krótko mówiąc, jest coś takiego, mówi się o pewnym takim micie pisarskim, że nawet, że nie możemy zniszczyć w sobie chłopczyka, a panie piszące nie mogą zniszczyć w sobie dziewczynki, tylko zwróć uwagę, że dziewczynka i ten chłopczyk to nie są tylko aniołki latające po podwórku, po łączce i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dziecko, które się bawi jakimś kijkiem. To jest dziecko, które musi też zepsuć. I to jest ta cudowna ambiwalencja, na którą zwróciłeś uwagę. Znaczy, ja sobie wybuduję zamek, rozumiesz, na plaży, rozumiesz, ale go szybko zepsuję. Jest motyw postawienia, czegoś zbudowania, rozumiesz, ale jest następny zew i instynkt zniszczenia tego momentalnie. I tutaj to jest moim zdaniem ten element, to jest ta rysa, ale ta rysa to jest elementem założycielskim w ogóle twórczości. I ja o tym piszę właśnie w tym swoim eseju, strofa i katastrofa. Rodzimy się w strofie, rozumiesz, rodzimy się w strofie. Twoi rodzice są dla ciebie już strofą. Czy oni ci przez 15 lat będą w głowie coś tłukli? Swoją konwencję życia, swoje jajo. Ty będziesz chciał tą skorupkę przebić, rozumiesz? Ale będziesz w ich jaju, w jaju społecznym, konwencji, języka, w którym się, jaju miasteczka, nieustająco. Kiedy wybijasz, co ja piszę w tym eseju, siebie na niepodległość? Kiedy tą strofę, jakby to, no nie powiem, wysadzisz w powietrze, bo to w jakimś sensie pisarz jest terrorystą własnego dzieła, rozumiesz? I tak ja w tym sensie bym powiedział. Ale tą strofę muszę zniszczyć. Wtedy przychodzi katastrofa. I z tej katastrofy muszę znowu zlepić strofę i tak dalej. Czyli wiesz, jesteśmy dzbanem. Tak, jakimś dzbanem, wiesz, jakby ci to powiedzieć, no nie ma nic gorszego, jak zasklepimy się w jakiejś formie. Będziemy rentierami jakimiś naszego pisarstwa. Mamy być takim przeciekającym dzbanem, który puszcza wodę, zostawia ślad po sobie. Właściwa zmiana tej metafory. Mamy żyć. Mamy żyć. A wiesz, jak mamy żyć? Niestety, kurczę, Felek, nie ma życia w momencie, kiedy będziesz lepił nieustającą strofę. Będziesz musiał tą strofę rozbijać cały czas po to, żeby powoływać nową strofę. Katastrofa, strofa, katastrofa, strofa. Ja daję taki przykład w tym swoim eseju, wiesz, no słynne Greka Zorby, rozumiecie, gdzie jest katastrofa jego przedsięwzięcia, ale on tańczy na katastrofie. To znaczy, on wie, że katastrofa jest jego wyzwoleniem. Czyli u mnie jest ta dialektyka między strofą i katastrofą, ale strofą, zwróć uwagę, strofą w sensie lingwistycznym i katastrofa, tak, czyli kata, słowo kata, strofę, katarakta, katabaza też, masz rację, ale katarakta, kataklizm, katastrofa, rozumiesz, czyli każda strofa podszyta jest katastrofą i z każdej katastrofy, z każdej ruiny jesteś w stanie zbudować strofę. To gdzie piszę w jednym ze swoich wierszy, gdzie w ruinach zobaczyłeś już jaszczurkę, która jest oznakiem nowej strofy. Ta jaszczurka między ruinami. Jaszczurka mojej strofy przebiegła. Rozumiesz, o co chodzi? I tak pisze, ale to nie ma tego charakteru lingwistycznego, to ma również charakter egzystencjalny. Czyli krótko mówiąc, jeżeli już wchodzisz w pewną perfekcję, w pewną automatykę życia, w pewną mechanikę życia. Czyli krótko mówiąc, zjadłeś kolację, kładziesz się i tak próbujesz sobie zastanowić się, minął tydzień i ja właśnie nic z tego tygodnia nie uchwyciłem, tak? Bo rano wstałem zaczadzony, rozumiesz? Poszedłem, toaleta. Zwróć uwagę, jak to ładnie pokazują z dziećmi czasami na filmach, że dzieci tak wchodzą pół zaspane, siusiu zrobi, wiesz, umyje i tak. Robi to kompletnie bezwiednie. I my tak żyjemy. Powtarzalnością nuda, która polega na pewnej powtarzalności. Powtarzalność to nic innego jak mechanika. Mechanika, tak? Maszyna, która produkuje cały czas ten sam biustonos, załóżmy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to my musimy, jeżeli już się zasklepiamy w taką strofę, rozumiesz, to musi nastąpić jakaś tektonia wewnętrzna. Tektonia, powiedziałbym, nawet na poziomie komórkowym. I jeżeli ona następuje na poziomie komórkowym, to ja wiem, że jeżeli mnie taka tektonia spotkała, to ta tektonia wchodzi w język. Ona musi wejść w język, ale ona się odbyła na poziomie komórkowym, a jak na komórkowym, to prawie genetycznym. I to
I wtedy pisanie ma sens. Jeżeli tektonia nie odbinie się tylko na poziomie języka, ale na poziomie twojego najbardziej ukrytych komórek organicznych, bo wtedy jesteś w stanie to przekazać, tą tektonię, swojemu synowi albo swojej córce. Nie wiem, czy mnie dobrze rozumiesz. Na poziomie biologicznym nastąpiły, o może i tak dalej, geologia twojego wnętrza, wszystkie warstwy geologiczne twojego wnętrza uległy trzęsieniu ziemi i obraz tej ziemi nie jest już taki, jak przed tym trzęsieniem. Są wyrwy, ukształtowanie, nie było góry, jest góra, nie było jezioro, jest jezioro. Tak, nastąpiła spiętrzenia. I to jest moja taka wiara. W tym sensie jestem maksymalistą, rozumiesz? W tym sensie, rozumiesz, myślę o tej najwyżej położonej poprzeczce. Znaczy, a nie ma. Ale oczywiście, no, w naszych czasach pisarstwo jest różnymi formami terapii również i tak dalej. Różnymi formami zabicia nudy i tak dalej, i tak dalej. Wiele ludzi starszych się bierze za pisanie, wielu młodych, którzy szuka, biorą się za pisanie. Bardzo dużo tomików. No, w tym roku do Nagrody Orfeusza jest zgłoszone 263 tomiki. Mnóstwo. No mnóstwo, rozumiesz, mnóstwo. I to jest ciekawe, że w tych 263 tomików wszystkie warstwy geologiczne współczesnej poezji polskiej się spotykają. Od Nestorów, czyli Urszuli Kozioł, ponad 80-latki, Adama Zagańskiego, Ewy Lipskiej i tak dalej, po młode osoby, debiutantów, które mają 20, może 18, może 20 parę lat i tak, wszystko jest. Ci utytułowani, czy mniej utytułowani, ci, którzy zdobyli jakieś nagrody, którzy nie zdobyli, jak te nagrody, to w ogóle daj spokój. To też stała się jakaś forma życia literackiego, współczesnego świata, nieustającego pozycjonowanie pisarzy, jakby oni brali udział w jakimś wyścigu konnym, pozycjonuje się poetów. Uważa, że to jest wyścig, staje się w tych konkursach różnych, ściga się, jeden, ten ma tyle skalpów, ten ma drugi. Ja kiedyś pamiętam, spotkałem poetę, który mi powiedział, że ma 360 parę nagród, tak, nie? Tyle, ja mówię, to jak skalpy, nie? To jak skalpy prawie i tak dalej. Czyli wiesz, tak jakbyśmy się bili o jakieś medale, jakiś sukces, to nie ma nic wspólnego z literaturą. Zwróć uwagę, że pojawiło, to bardzo ważne, jaki jest relatywizm słów, na przykład pewna pani, na przykład dziennikarka, pisze do mnie, panie Wojtku, pan wybaczy, że milczałam, ale byłam na tak zwanej rezydencji pisarskiej. Zobacz, jakie słowo. Ja nigdy nie byłem na rezydencji pisarskiej i nie mam w ogóle się, bo ja jestem nieustająco w norze pisarskiej, żeby było jasne. Ja jestem w swojej izdebce, ja jestem w swojej manufakturze. Jestem znacznie pod tym względem skromniejszy. Teraz nawet nie wiedziałem, że te całe celebryctwo pisarskie powołało sobie tak zwane rezydencje pisarskie. Albo na przykład, to ja się zobaczyłem, dowiedziałem, że w Sopocie byłem niedawno i wiesz, tam powstały te różne go-go w tych, wiesz, no w ogóle na ulicach reprezentacyjnych, wiesz, wspaniałych turystycznych miast jest mnóstwo ukrytych takich, wiesz, go-go, mniej. Tak, różnych takich, na pograniczu właśnie już burdelu, a kto wie, czy nie całkowitego burdelu. I mnóstwo młodych ludzi, którzy ciebie łapią. No, napisałem o tym wieża, może go dzisiaj przeczytam właśnie, o tym, że idę sobie ulicą z namysłem, rozglądam się, ale ci, którzy mnie biorą na celownik, żeby mnie do tego go-go zaprowadzić, rozumiesz, to oni uważają, że ja się za czymś rozglądam, jestem ich ofiarą. A ja chcę uważnie żyć, w związku z tym patrzę sobie na kamienicę, lubię wszędzie zajrzeć, rozumiesz, o co chodzi. I to są młodzi ludzie. I na odcinku 200 metrów, rozumiesz, pięciu młodych ludzi do mnie podeszło, żeby mnie do kolejnego baru jakby zaciągnął. Łącz się z piękną, młodą, 19-letnią, może 18-letnią dziewczyną, która spojrzała na mnie wzrokiem anioła. I wiesz, jak oni się nazywają? Jak? Promotorzy. Leganiacze. Promotorzy. Co ty? Oficjalna nazwa jest to promotor. Panie promotorze, bo pan już też jest promotorem, będzie pan miał swoich studentów, będzie pan promował magisterkę i tak. Ale widzisz, właśnie w innej sekcji. Nie, tylko chodzi o to właśnie ruchliwość słowa. Jeżeli mówisz o jakimś przerażeniu, to jest moje przerażenie. To znaczy te... Dobrze, futuryści się bawili, żeśmy uznawali, że to jest niezła zabawa literacka, słowa na wolności, rozumiesz, różnych awangard i tak dalej. Tylko rozumiesz, okazuje się, że nie da się słowa cofnąć, to co powiedziałem, bo ono coś wytycza. Najpierw, rozumiesz, bawią się w to elity, środowiska, a później to schodzi dalej i tak dalej. I dzisiaj
słowa na wolności są faktem społecznym, a nie faktem elitarnym, faktem jakiegoś kierunku, rozumiesz? I to mnie przeraża, że promotorem jest zacny pan profesor, tak? I promotorem jest naganiać i stęczyciel za przeproszeniem, mm-hmm. tak? Ta ruchliwość właśnie słów, która, no, wysadzonych ze swoich łożysk, nie? Ale to jest też bardzo ważne, bo może na tym też polega prawdziwe laboratorium poety, który, rozumiesz, wytrąca słowa z pewnych kolein, w które zostały wpakowane, a jak one tkwią ciągle w tych koleinach, rozumiesz, to właśnie nic się nie dzieje. Świat zastyga. Czyli poeta to jest rzeczywiście wytrącacz słów z ich starych kolein i tak jak w laboratorium chemicznym, łączy je z innymi związkami, skapujesz i tak dalej. Tak dalej. Czemu to ma służyć? Zabawie? No to jest pytanie. Jeżeli tylko zabawie, to ja się za literaturę nie biorę. Jeżeli tylko i wyłącznie... To była jedna z funkcji literatury. Ja oczywiście się zgadzam z tym. Sam najlepiej o tym wiesz. Ale jeżeli to ma tylko temu służyć, to dla mnie jest to za mało. Jeżeli to służy poznaniu, czyli rzeczywiście zmierzeniem się, powiedziałbym, z niewidzialną nieskończonością, tak byśmy nazwali, no to jest w porządku. Wiesz. Nawet nie absolutem. Bo wiesz, co mi po absolucie? Właśnie, co to jest ten absolut? To jest jakieś idealne łono, w którym ja się znowu zaszyję? Nie. Słowo absolut jest pojęciem, ale to jest pojęciem. Nie? Jeżeli nie istnieje jakaś forma absolutu, interesuje, to jest to jedna forma namacalna, jest to Pan Bóg. Pan Bóg, który mnie nie spuszcza z oczu. Ja wiem, że ja jestem z tamtej strony zaopiekowany. Jest ktoś, kto mnie trzyma na dłoni. To może być, Bóg osobowy jest jedyną formą absolutu, którą ja mogę przyznać, bo jakiś tam absolut, jakaś tam metafizyka, rozumiesz, to jest wszystko rozrzedzone, to jest meduza, to jest plazma. Nie potrafię się tego uchwycić. Ja myślę sobie, że absolut to też jest dół w ziemi, do którego zstępujemy, aby zadać sobie pytanie, kim jesteśmy. Zadałeś mi pytanie, czy pisarz pisze na rezydencji, czy pisarz pisze w norze. Użyłeś tego słowa, bym powiedział dosadniej, ale też nie nazywając tego norą, powiedziałbym o pewnym dole w ziemi. Dla mnie Bóg też jest tym dołem w ziemi, a więc miejscem ciszy, gdzie mogę przestać się zastanawiać, czy to, o czym myślę, chcę nazywać absolut, demiurg, tak. Cokolwiek. Ładnie to powiedziałeś. Co by miało kształt słowny. I nawet jeżeli w sensie metaforycznym piszesz w tym dole, choć ja uważam na przykład, że pamiętam tutaj chyba gościem w Ostołęce twoim kiedyś był Przemysław Zakowicz, ile się nie mylę. I rzeczywiście jego łączka powstała w dole. Ja się tego nie boję powiedzieć, namacalnie. Namacalnie powstała w dole. On rzeczywiście wszedł w tą łączkę razem z profesorem kierującym, rozumiesz, tą łączką i rzeczywiście brał do ręki czaszki, siedział w tych grobach, rozumiesz, i tak dalej. Fizycznie siedział, można powiedzieć, jak ten Orfeusz, który wstąpił jednak, wiesz, po ziemię. I to, co pięknie napisał Saint John Perse, włożyłem palec w usta umarłych i przeze mnie przemówili umarli. Tego też trochę współczesna poezja młodych jakby nie może wziąć, znaczy nie chwyta, to znaczy, że poezja bardzo dobrze czuła się, powiedzmy, zawsze na styku, rozumiesz, życia i śmierci. Że najlepiej pasowała do wszystkich ceremoniałów żałobnych. Znaczy, uważam, że poezja po prostu najlepiej oddawała śmierć. Nie ma takiej formy, która by lepiej oddała literackiej i tak dalej właśnie tego. I ten dialog żywych i umarłych, rozumiesz, był dla niej ważny. Po prostu poezja mówi tak. Dobrze, teraz istnieje 7,5 miliarda ludzi na świecie, a ile nie istnieje? No, jesteśmy w stanie taką liczbę pi wymyśleć? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale oni dla poezji istnieją. Znaczy, oni nie poszli w nicość, należy z nimi gadać, tak? Co więcej, istnieją w przeszłości i w przyszłości. Ci wszyscy, tak, którzy już umarli, ci wszyscy, którzy jeszcze się nie narodzili, tworzą jedną wielką. Tak jak Bernhard pisze, te kolejne dzieci, które mają się, no takie kochane, cudowne, niewinne dzieci, nie? A Bernhard mówi, jakie niewinne dzieci, starcy, którzy będą robili pod siebie, zbrodniarzy, psychopaci, gwałciciele, jakie kurczę, felek dzieci, zobaczcie, co z nich wyrośnie, nie? Ale
powiedziałeś jeszcze jedną istotną rzecz, ja niestety muszę patrzeć. Tak, oj, słuchaj. Słuchaj, będziesz musiał montować. Poproszę cię za chwilę o przeczytanie wiersza i musimy, proszę państwa, ustępować, aby na drugą część naszego wieczoru literackiego wyruszyć. To, co powiedziałeś o Saint-Persie, myślę, że to też jest taka kwestia, że ci młodzi poeci współcześni też, powiedzieli, jak dobrze Saint-Pers ujmuje te granice życia i śmierci. Czy ci młodzi poeci nie rozumieją tego, jak dobrze. Oni przestali wierzyć w celność tych wielkich poetów modernizmu, Rilkego, Saint-Persa, w celność. Oczywiście mieli prawo uznać, że być może litera tych poetów była nieadekwatna dla nich, ale nie mieli prawa założyć, że nieadekwatność równa się niecelności. Wydaje mi się, że nie potrafią docenić ostrości spojrzenia tych, którzy wiek przed nimi byli. Poprzez, i którzy zawierali tą swoją myśl, bo poezja to nie końca myśl, poezja to raczej obraz, znakomity po prostu obraz. Znaczy, myślę, słuchaj, bo my żyjemy w świecie, gdzie bardzo opłaca się pójście na łatwiznę. I niestety te pójście na łatwiznę, bo wszystko jest łatwe, rozumiem, po co ja mam się z tymi drzwiami mocować? Przyjdzie ktoś i mi założy. Po co ja mam ugotować sobie coś? Przyniesie mi kuję pizzę, tak? Nawet specjalnie na panienki nie muszę iść, bo właściwie sprowadzą mnie do domu na dobrą sprawę. Właściwie wszystko dostanę, cywilizacja mi poda na łapie, na tacy. Czyli rozumiesz, chcąc, nie chcąc, rozumiesz, i człowiek musi przesiąkać tą atmosferę i idzie na tak zwaną łatwiznę. I niestety łatwiej jest zmierzyć się z Charlesem Bukowskim, który żyje na takim poziomie behawioru trochę, rozumiesz, ulubione słowo Leszka Żulińskiego, behawior i tak dalej. Także Leszku, ale bardzo, bardzo trafnie oddające pewne zjawiska, tak bym powiedział, niż zmierzyć się no, z elegiami choćby Rilkego, no bo tam się zmierzamy nieustająco z tajemnicą, rozumiesz, nie? To tyle. Wojtku, poproszę ciebie o lekturę, myślę, że dwóch wierszy. Pozwolimy sobie na to, aby jeszcze pozostawić państwa z tekstami, chociaż przez chwilę. Dobrze, taki wiersz Grzywka. To jest też bardzo ważne, zwróć uwagę, że gdybyśmy nawet naszą rozmowę, jeżeli ktoś ją będzie w ogóle zainteresowany, wysłucha jej, no to warto też pomyśleć, że jeżeli chcesz coś zbudować, to zacząć od czego? Jeżeli chcesz zbudować we wierszu miłość, na przykład zacznij od Grzywki. Grzywka posiada ładnie sklepione czoło, co zobaczyłem, gdy niosła grzywkę. Zetnij lub częściej ją podność, mówię. Miłość pogodą cierpliwości jest, mówię. Lecz jak to ostatnie zdanie miało się do czoła i grzywki, któż to może wiedzieć? Było czoło, była grzywka, lecz nie pamiętam, do kogo należały. Było imię, ale nie znajduję czoła i grzywki dla niego. Była pora lata, był księżyc, jak złamany guzik na kopercie nieba. Było czoło. Była grzywka unoszona przez lekki wiatr, dochodzący z miejsc, które wszyscy mieli gdzieś. Ciekawe, czy były sklepione. W sumie poznałem wielu ludzi. Skreśliłem niewielu, żadnego zupełnie. I wiele słów. Od tego, kiedy padają i jak padają, zacząć się może podrzynanie gardła. Wybacz, potomny, tyle ogrodu ci zabrałem, tyle żywego w ogrodzie. Nie potrafiłem na ciebie ocalić słonia i sasanki, dębu i tarantuli, łąk. Tyle dróg powstaje, lecz nie mam dokąd iść. Mój grzech jest krok przede mną, moja śmierć krok za mną. Lecz jak się to ma do ładnie sklepionego czoła, to zobaczyłem, gdy uniosła grzywkę. Zapomniałem. To jeden. Walczyk. Śnił mi się Jerzy Markuszewski i jego żona Zosia. Byli żywsi od żywych.
których zastałem po przebudzeniu, doprawdy ci już niczego nie będzie oprócz cywilizacji. Byli pogodniejsi od wiejskiego ogrodu, gdzie on czytał wyborczą, ona pieliła grządki ze Smolinosem. W tym śnie po naszej terra firma, księżyc tarcza jak łeb złotego wołu, ktoś w noc, jak co noc, robił ewolucję, lecz tylko w swoich włosach. Ktoś tempo się pętał, debata nie kwestią myśli, a śliny już była. Ktoś z dala omijał ruiny, ale one stały się powszechne jak pastwiska wieku. Bliziutko i blisko, dalej i w dali. Ktoś za próg wniósł pył z martwej planety, ktoś zaklinał dwa dołeczki na twarzy młodo umarłej, ktoś nie chciał żyć na smutno, stawiał więc zacień na bimber, lecz podawał whisky, parzył herbatę, lecz częstował kawą. Ktoś w hałasie szeptał, bo wierzył w ciszę oraz światło, które sądzi. Pośród nich prowadziłem mojej świętej pamięci Jurka i Zosię, parę, która nie śpi i tańczy walczyka. Od znajomka do znajomka, od trupka do trupka przedstawiałem ich. Nie jako znikliwie wirujących gości, lecz zmartwychwstałych. Tak przedstawiałem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję Państwu. Wojciech Kasper.